Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do nieskończoności z funkcji cosinus x podzielone przez x kwadrat odjąć 1. No i można na to patrzeć na przykład w ten sposób. Tutaj w liczniku mamy funkcję, która przyjmuje wartości w ograniczonym przedziale, bo cosinus zmienia się od minus 1 do 1. Czyli cosinus x, jego wartości mieszczą się w przedziale od minus 1 do 1. Czyli ten licznik jest ograniczony. Przyjmuje wartości w ograniczonym przedziale, jak x rośnie, to, to sobie ten kosinus oscyluje, ale nigdy nie wychodzi poza ten zakres. No a w mianowniku mamy x kwadrat, czyli coś, co dąży do nieskończoności. Ta jedynka odjęta tutaj już niczego nie zmienia, czyli mianownik tutaj dąży do nieskończoności, dzielimy przez coraz większe liczby, jak x się zwiększa, czyli mamy coś ograniczonego podzielonego przez, podzielone przez coś, co rośnie w sposób nieograniczony, dąży do nieskończoności, czyli dostaniemy w granicy 0. Podzielimy ograniczoną liczbę przez coraz większe liczby w granicy, będziemy mieli 0. No to to jest takie intuicyjne podejście. No i to jest dobra odpowiedź. Intuicja nam podpowiada, że to jest dobra odpowiedź. Ale możemy spróbować zrobić to bardziej w sposób formalny. Możemy napisać takie oszacowanie. Skorzystać z tego, co tutaj było. Czyli jak mamy cosinus x podzielone przez x kwadrat minus 1, no to wiemy, że to, jest, że to się szacuje z góry, to jest nie większe niż. 1 przez x kwadrat minus 1, dlatego że kosinus jest nie większy niż 1, a z dołu to się szacuje przez minus 1 podzielone przez x kwadrat minus 1. No i teraz, skoro mamy takie oszacowanie dla tych funkcji, no to jak dopiszemy sobie tutaj granicę, to również te nierówności będą spełnione. Jak x dąży do nieskończoności, tutaj też granica przy x dążącym do nieskończoności i granica. Przy x dążącym do nieskończoności. No i teraz popatrzmy, do czego dążą, znaczy ile są równe te granice tych skrajnych wyrażeń. No tutaj widzimy, że granicą tego jest 0, dlatego że tu mamy stałą przez x kwadrat minus 1, x kwadrat dąży do nieskończoności, czyli taki ułamek dąży do 0, czyli ta granica jest równa 0. Podobnie tutaj. Ta granica również jest równa 0. No to dostajemy takie oszacowanie, że z jednej strony mamy 0, większe równe, Granica przy x dążącym do nieskończoności z cosinus x przez x kwadrat minus 1 i to jest mniejsze równe niż 0. No to co to za liczba, która jest większa lub równa 0 i mniejsza lub równa 0? No to tylko 0 może, może spełniać te obie nierówności naraz, czyli widzimy, że z tego szacowania wynika, że rzeczywiście ta granica musi być równa 0.